Moi drodzy, okazuje się, że jesteście ogromnymi fanami quizów. A że i mi całkiem fajnie odpowiada się na pytania, to przygotowałam dla Was coś specjalnego. Przez ostatni czas mogliście na Instagramie i na YouTubie zostawiać pytania do mnie. Dziś na nie odpowiem. Słuchajcie, chciałam tylko powiedzieć, że zostawiliście tak dużo pytań, że na wszystkie to na pewno nie odpowiem. No ale próbuję. Zaczynamy od pytań z Instagrama. Jak można zdobyć Pani zdjęcie z autografem? To jest bardzo miłe pytanie, dziękuję. Miło mi, że w ogóle chcecie coś takiego. Słuchajcie, jeżeli chcecie zdobyć taką foteczkę, to nie ma nic prostszego. Wystarczy napisać wiadomość z taką prośbą na nasz adres e-mail management@weddingdream.com z prośbą o takie zdjęcie ze swoim adresem i my Wam oczywiście wysyłamy kopertę ze zdjęciem, z autografem w środku. Żaden problem. Lecimy dalej. Czy masz TikToka? Ej, nie mam tego. Nie mam tego, wiecie co, ale dlaczego ja tego nie mam? Bo nie mam czasu. Wydaje mi się, że już po prostu mamy tak dużo tych sposobów i platform do komunikacji z Wami, że jakoś tak nie miałam nigdy potrzeby tego TikToka. Poza tym wydawało mi się, że chyba jestem za stara na TikToka. To nie jest dla takich młodszych? Dla młodzieży bardziej, nie jest to? Poza tym ja nie wiem, czy ja bym umiała te filmiki montować. Pomyślałam sobie o TikToku, ale pomyślałam, że właśnie nagrywanie tego przygotowania, nauka tych choreografii, to w ogóle zabierze mi tyle czasu, że nie podjęłam się tego. Ale czasami jak widzę fajne rzeczy na TikToku, to trochę żałuję. Chociaż czy jestem taka śmieszna? Na TikToku trzeba być śmiesznym chyba. Jaką na co dzień nosisz biżuterię, złoto czy srebro i czy to można ze sobą mieszać? Na ostatnie pytanie, czy można mieszać, odpowiadam tak. A co ja noszę na co dzień? Słuchajcie, także codziennie, codziennie to noszę tylko pierścionek zaręczynowy i obrączkę. I nic więcej. Ale jak już gdzieś wychodzę, to ja bardzo lubię biżuterię, więc nakładam zegarek albo to, z czego chyba najbardziej słynę i co kocham i w czym czuję się super kobieco, to są kolczyki. Lubię, jak wiecie doskonale, i kolorowe, i duże, bardzo takie zdobne, rzucające się w oczy. Chociaż ostatnio wróciłam do takich swoich większych kolczyków, które kiedyś ubierałam i teraz jak nałożyłam, ponosiłam chwilę, to nagle poczułam, Boże, Boże, jakie one są ciężkie, uszy mnie bolą, a kiedyś nosiłam je całe dnie i w ogóle nawet nie marudziłam, więc jakoś wyszłam z wprawy. Kiedy będziemy miały czas taki tylko dla nas? To jest pytanie od mojej mamy. Mamo, no... Nie wiem. Wiesz, że jestem ciągle w pracy? No, to wiesz, nie? A jak nie jestem w pracy, to jestem z Kristkiem. Także możesz do nas wpadać o każdej porze, kochamy, jak nas odwiedzasz. Też tak macie? Że rodzicom zawsze was mało? Moja mama jest super. Dobra. No i czasami robię takie obciachowe wejścia typu komentarz na Insta. Pozwalacie swojej mamie się followować na Insta? Bo dużo moich znajomych w ogóle na to nie pozwala. No ja pozwoliłam, jak widać. Dobra. Kolejne pytanie, które to było? Aha, tutaj mama moja. Dobra. Czy chciałaby Pani drugie dziecko? Jeśli tak, to chłopca czy dziewczynkę? Oh my God. Bardzo mi się to zmienia. Ale myślę sobie, że super. Wiele koleżanek mi mówi, że tak naprawdę najwspanialszym prezentem, jakim mogłabym dać swojemu dziecku, jest rodzeństwo. Więc oczywiście myślę o tym. Sama mam siostrę i wiem, że to jest super. Zwłaszcza jeżeli między rodzeństwem jest dobra relacja, bo jak jest słabo, no to... I fajnie, natomiast czy to miałby być chłopiec czy dziewczynka? Ja pamiętam, jak kiedyś chciałam bardzo dziewczynkę. Mam chłopca, no w moim życiu zawsze tak jest.
I jak Krytek się urodził, to mój mąż zażartował, że no, żeby taka była pełna rodzina, to potrzeba nam jeszcze właśnie małej dziewczynki. Czy powinnam dodać, że jeszcze wtedy byłam na porodówce po prostu? W szpitalu, w połogu. Natomiast teraz już... w ogóle chyba ta płeć nie ma dla mnie znaczenia. Jakby była dziewczynka, to fajnie, chociaż śmieję się, że łatwiej by mi było z drugim chłopcem, bo już po prostu wiem, umiem, potrafię, doświadczyłam, plus zostało mi po Krysku dużo fajnych rzeczy, dużo sprzętów, więc by się to nie zmarnowało. I tak czułabym, że po prostu, nie wiem, tych rzeczy, no po prostu te rzeczy by jakby miały takie swoje drugie życie, a to jest też takie, no bardzo fajne. Natomiast jak miałabym dziewczynkę, no to wiadomo, kupowanie wszystkiego od początku i tak dalej, no też może być fajne. Jezu, no nie wiem, słuchajcie, trudne zadajcie te pytania, weźcie. Czy słodzi pani kawę? Nie słodzę ani kawy, ani herbaty. Za to mam wrażenie, że jem tyle słodyczy, że słodzić już nie powinnam napojów. Czy wybaczyłaby pani zdradę? O matko, ale wjechaliśmy na tory z tymi pytaniami. Trudne, teraz uwaga, żeby się nie wykoleić. Ale tutaj sobie śmiechy chichy, natomiast odpowiedź u mnie jest bardzo, bardzo prosta. Nie, nie wybaczyłabym zdradę. Kropka. Za którym razem zdała pani prawo jazdy? A jak myślicie? Za pierwszym. Oczywiście. Ja w ogóle... Kto tu do mnie pisze? Ja w ogóle bardzo dobrze jeżdżę. Wiecie, kto do mnie pisze? Oczywiście praca do mnie pisze, nie? Bo będąc na nagraniach, mogę jeszcze otrzymywać wiadomości z biura. Huu! Wyłączę dźwięk, bo się nie dogadamy. Dobrze, czyli co, na czym ja tu byłam? Zdrada już była, prawo jazdy, a prawo jazdy, super. I w ogóle całkiem nieźle też parkuję, w ogóle naprawdę, ja w ogóle lubię jeździć. Planuje pani jakieś spotkanie z fanami? A myślicie, że ktoś chciałby przyjść? Nigdy o tym nawet nie myślałam, żeby zrobić spotkanie z fanami. Wydaje mi się, że takim moim spotkaniem z fanami są targi ślubne. Natomiast ostatnio przez pandemię tych targów jest dużo mniej i to jest dla mnie takie przykre tak naprawdę, bo to był taki moment, kiedy masa z Was do mnie podchodziła, mogliśmy sobie porozmawiać, mogłam Wam podoradzać. Często przychodziliście do mnie z moimi planerami, prosiliście o autograf, więc to było super miłe i to była taka moja forma spotkań z fanami. Ale raczej takiego spotkania, żebyście przyszli i nie wiem, co robili, siedzieli i gadali ze mną? Nie, tego nie planuję. Przynajmniej na razie. Czy, ale to ciekawe, czy mimo tylu lat w branży ślubnej nie czuje pani wypalenia? Niech ja pomyślę, ile lat ja jestem w branży ślubnej. Wydaje mi się, że około 7. I teraz jak sobie to liczę, to jest no już porządny kawałek czasu. Ale absolutnie nie czuję wypalenia, bo po pierwsze te śluby są moją ogromną pasją, a po drugie też dynamika tej branży, to, że się zmienia, rozwija, co chwilę są jakieś nowości, trendy, to jest tak fajne i mnie jako osobę, która jest w tej branży, trzyma taką, wiecie, zakonserwowaną, że jestem w każdej chwili gotowa na nowości, tu lecieć, tam sprawdzić, tu targi, tu poprowadzić, tu pokazać, tu zrobić kolekcję, jakby mam tak też dużo... rzeczy związanych z moją pracą w tematyce ślubnej, ona jest tak szeroka i robię tak różne rzeczy, to jest dla mnie to cały czas mega ciekawe, bo tu muszę zaprojektować kolekcję sukienek ślubnych, tam muszę pojechać zorganizować wesele, tu muszę nagrać jakiś program, tu skaczę do biura przypilnować całej redakcji portalu ślubnego, który jest największym ślubnym portalem w Polsce, no tego jest strasznie dużo i ponieważ te moje obowiązki są bardzo
różnorodne, to też są super ciekawe, więc absolutnie nie mam jakiegoś takiego znużenia, znudzenia, wypalenia. Nie, nie, nie. Jeszcze zobaczcie na mnie. Na długo starczy mi energii. Wracając do... Krzysztof Łuczkowski, teraz czy ty możesz skończyć temat pracy? Tak, właśnie, kończymy, a ja teraz pani zadzwa ciebie bombę rodzinną, bo nikt nie wie i pierwszy raz tutaj u ciebie w programie dam informację i to udało nam się ukryć, że my mamy córkę jeszcze. Od półtora roku i widzisz, nigdzie to poszło, a mamy córkę. Nie, to jest w ogóle historia niesamowita. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Gdzie ja byłam? To już byłam. Chciałam dopytać o nowy program, w jakiej stacji telewizyjnej będzie i dlaczego. Będzie, bo pewnie dlaczego w tej stacji, a nie innej, ale tutaj możemy tak sobie odpowiedzieć, że nowy program jest realizowany dla Polsatu. Dlaczego dla Polsatu? Bo zdecydowałam się zrobić duży, fajny program w tej stacji, ponieważ też oni jakby dali mi na to przestrzeń, możliwość. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby zawsze w mojej pracy się rozwijać. Fajne jest też to, że mogę być praktycznie jednocześnie, zarówno na głównej antenie stacji, jak i na małej, bo właśnie programy typu Śluby Gwiazd czy Salon Marzeń możecie oglądać już na Polsat Cafe, a jesteśmy w trakcie nagrywania właśnie programu do głównego Polsatu, programu, który jest też realizowany z ogromnym rozmachem, ale też myślę, że co bardzo ważne, pomaga takim osobom, które bardzo tej pomocy potrzebują, bo pewnie gdyby nie program, tego wesela nie mogliby zorganizować, więc super ważne było dla nas to, żeby fajnie dobrać bohaterów, znaleźć takie młode pary, które mają bardzo poruszające historie, którym w naturalny sposób chce się pomóc, żeby tak naprawdę ten program był z jednej strony dla osób, które będą oglądać fajną formą jakiejś rozrywki, powiedzmy sobie, ale żeby też ten program był wartościowy dla osób, z którymi go nagrywamy, czyli żeby był dla nich ważny, cenny, żeby pomógł zrealizować ich marzenia. Co powiedziałaby pani młodszej sobie? Co powiedziałabym młodszej sobie? Co powiedziałabym młodszej sobie? You rock, girl! Jesteś super. Idź tą drogą. Trzymam za ciebie kciuki, jesteś bomba. Bomba, petarda, mega. Ja w ogóle jestem ogromną fanką takich systemów motywacyjnych opartych na bardzo pozytywnych emocjach. I myślę sobie, że trzeba doceniać w tym swoim życiu takie małe kroki, małe sukcesy. Coś sobie planujemy, to się udaje, super, jest radość, jest celebracja. To jest ekstremalnie ważne i mam takie poczucie, ponieważ w swoim życiu różnych systemów motywacyjnych doświadczyłam, to wiem, że zdecydowanie lepiej to działa niż taki rodzaj bata i wiecznego krytykowania. I ta pierwsza opcja motywuje naprawdę, a ta druga częściej właśnie zamiast motywować zniechęca. Więc jesteś super. Leć dalej. Czy sama wybierasz propozycje dla panien młodych w czym do ślubu? No cóż, nie wybieram, bo tego programu już nie ma kilka lat. Natomiast, no oczywiście to jest tak, że ja decyduję, w czym panny młode występują w różnych kolejnych teraz programach, jakie suknie mierzą, choć na przykład, kiedy teraz nagrywamy nowy program tutaj u nas w Concept Store i mamy taki moment, kiedy panny młode idą
do nas w ogóle na tak zwane zaplecze, czyli do pracowni krawieckiej mierzyć suknię, to mam wrażenie, że to jest taka troszeczkę nasza praca zbiorowa, tutaj zespołowa, że ja mam jakieś pomysły, co powinna przymierzyć, ale moje dziewczyny tutaj, konsultantki, czy nawet czasami panie krawcowe, mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze to, więc korzystam z tych wszystkich pomysłów. Uważam, że taka kreatywność w zespole powinna być mega wspierana, doceniana i tylko może wyjść coś dobrego z tego. Im więcej ona rzeczy przymierzy, tym większa szansa, że znajdziemy te idealne dla niej suknie. Więc jak ktoś chce mi pomagać, przyjmuję pomoc otwartymi rękami. Ulubione miejsce w rodzinnym Szczecinie to... Muszę wam się przyznać, że nie byłam bardzo wiele lat w Szczecinie i tak naprawdę nie wiem, jakie są teraz tam fajne nowe miejsca, natomiast takim miejscem, które jest dla mnie, jest kilka takich miejsc, które uwielbiam w Szczecinie, które na pewno się nie zmieniły, a są dla mnie bardzo sentymentalne, bo to są takie miejsca, w które kiedy byłam dzieckiem, bardzo często zabierali mnie dziadkowie, no bo też w okolicy mieszkali, a ja bardzo, bardzo dużo czasu spędzałam u dziadków, ponieważ byłam takim dzieckiem chorowitym, które w przedszkolu nie za bardzo mogło przebywać. Więc dziadkowie otaczali mnie ogromną opieką i są to Wały Chrobrego i park. O Jezu, jak on się nazywał? Poczekajcie. Arkoński. Las Arkoński albo park? Las? Lasek Arkoński? I bo właśnie moi rodzice, jedni dziadkowie bliżej właśnie tam mieszkali tego... Nie, na tą Arkonkę to nie, mieszkali blisko, to jeździliśmy tą Arkonkę, to z jednymi dziadkami jeździłam, a tu musieliśmy dojechać. A drudzy dziadkowie właśnie mieszkali blisko Wałów Chrobrego i tam dużo chodziliśmy. Do muzeów i w ogóle tam jest tak ładnie, nie? Teraz może odpowiem na część pytań, które zostawiliście na YouTubie, bo na te instagramowe już na część odpowiedziałam, ale jest ich mega, mega dużo, więc a nie chciałabym, żeby osoby, które pytały na YouTubie, czuły się pominięte. Ulubiona sieciówka. Zara. Bardzo często jak pytacie mnie, o ja skąd to, skąd tamto, to bardzo często moja odpowiedź jest właśnie, że z Zary. Jakie zabiegi medycyny estetycznej pani wykonuje? Jakie są pani sposoby na zachowanie młodości? Ja przede wszystkim jestem młoda duchem. Latka lecą, a ja się nie zmieniam. A jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, słuchajcie, ja uważam, że to, co zdradza nasz wiek bardzo często, to jest właśnie nasza skóra, jakość skóry. Więc jakby moim priorytetem jest to, żeby fajnie dbać o tą skórę, żeby była ładna, jędrna, napięta, jednolita, świetlista. Więc jeżeli robię jakieś zabiegi, to są zabiegi związane właśnie z pielęgnacją skóry. Oczywiście robię takie zabiegi typu kwasy. Jak się nazywa ten mój ulubiony kwas? To jest super kwas, bardzo wam go polecam. Jak on się nazywa? PRX moim zdaniem. Kwas PRX, on jest super. Ale oczywiście robię też mocniejsze rzeczy, jak na przykład mezoterapię. Nie znoszę tego, bo ja w ogóle nie znoszę igły i nie znoszę ukłuć. I o Boże, jak ja cierpię, okropnie cierpię. No ale od czasu do czasu robię tą mezoterapię, zwłaszcza, że ona mi, widzę, bardzo pomaga, bo ja też przez to, że mega często nagrywam, czy pracuję czy w telewizji, czy gdziekolwiek, po prostu mam bardzo dużo nagrań, mam robione dosyć mocne makijaże i moja cera to naprawdę odczuwa. Po pierwsze się przesusza, a po drugie wychodzą mi jakieś niedoskonałości. Uwielbiam to słowo, jest takie eleganckie. I właśnie doskonale na te wszystkie niedoskonałości działa mi mezo. No i też robię od czasu do czasu lasery na skórę, bo te lasery są o tyle fajne, że tak naprawdę można je dopasować do danej sytuacji, tak? Czyli raz to jest laser, nie wiem, na przebarwienia, raz to jest na zmniejszenie porów albo uelastycznienie, nie wiem, jakoś tak nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, natomiast
mam takie poczucie, że żeby ta cera dobrze wyglądała, to trzeba jej zapewnić jakąś regularność i mieć dobry plan na to. I oprócz fajnych kosmetyków codziennie, od czasu do czasu pójść sobie na dobry zabieg, idealnie dobrany do skóry. Natomiast uważam, że wielką wartością jest znalezienie odpowiedniego specjalisty, który o tą waszą cerę zadba, żeby to nie była osoba, która po prostu, nie wiem, taka pierwsza, lepsza osoba, która, nie wiem, na przykład chodzi i tylko zastrzyki robi z różnego rodzaju, nie wiem, wypełniaczami czy coś, bo to nie o to chodzi, żeby nagle mieć okrągłą, wielką buzię, tylko żeby po prostu ta jakość skóry była piękna. To jest dla mnie super ważne, więc wracając do specjalisty, ja na przykład mam swojego ukochanego lekarza, do którego zapisuję się na wizyty od lat jednego i bardzo też mi odpowiada, to jest też ważne, jakby jego filozofia. I jak idziecie do lekarza, to fajnie właśnie mieć taki moment, żeby z nim porozmawiać, żeby on tak naprawdę się wypowiedział, jak on to widzi. Co chciałby wam robić, jaki ma plan, taki długofalowy. Od razu jesteście w stanie wtedy określić, czy to jest osoba kompetentna, czy ta osoba wam odpowiada, czy to jest faktycznie osoba, z którą chcecie współpracować, bo to jest troszeczkę praca nad sobą. Dobra, lecimy. Czy uprawiasz jakiś sport regularnie? No właśnie, z regularnością to ja mam problem. Natomiast uwielbiam grać w tenisa i jak mam taki moment, że mam trochę czasu, mniej nagrań, to zaczynam sobie grać i jak zaczynam grać, to się na maksa wkręcam i próbuję sobie trening dosłownie codziennie wcisnąć, nawet jak mam nagrania, to czy mega rano, zanim zacznę, czy wieczorem późno, jak już skończę. Natomiast jak w pewnym momencie już poczuję takie duże, duże zmęczenie, to przestaję. No i wtedy po takiej przerwie ciężko mi znowu wrócić. Natomiast ostatnio spróbowałam też czegoś nowego, czego do tej pory nie robiłam. Poszłam na pilates i to taki pilates na maszynach. Słuchajcie, tak mi się spodobało. To w ogóle super rzecz. I muszę powiedzieć, że moim postanowieniem noworocznym było, że w ogóle rozpoczynam pilates. Mamy połowę lutego! Jeszcze nie dotarłam na zajęcia. Ale postanowienie noworoczne chyba obowiązuje ten rok, prawda? Czyli nie ma znaczenia, kiedy zacznę, byle w tym roku. Tak? To działa? Prawda? Ale myślę sobie, że jest taka szansa, że rozpocznę ten pilates w marcu, w drugiej połowie. Bo ja też lubię, jak zaczynam robić jakiś sport, mieć w tym regularność, żeby widzieć też jakiś postęp w tym sporcie albo jakąś zmianę w swoim ciele, bo to jest dla mnie wtedy mega motywujące. Dlatego czekam na dobry moment, żeby rozpocząć pilates. Nie no, to pytanie jest super. Jak myślisz, co cię czeka po śmierci? W tej sprawie nie mam zbyt wielu oczekiwań. Wyjątkowo jestem otwarta na rozwiązania i nawet nie planuję tej kwestii. Oh guys. Się dowiem za jakiś czas, mam nadzieję, że nie szybko. I może jeszcze coś na koniec, jakieś jedno malutkie, żeby was nie zanudzić. Gdzie tu było? O Jezu, aż się zagubiłam. Jakie są pani wady? O, cudowne pytanie tak na koniec. Jestem gadułą? Chodź, czy to jest wada? Nie wiem, jeju, poczekajcie. Tak, Jezus Maria, na pewno mój mąż mógłby całą listę wymienić moich wad. Może jego na następny quiz zaproszę. Co jest moją wadą? Jakie trudne pytanie. Wydawało mi się, że to jest takie fajne pytanie na koniec, że tak w ogóle w żołnierskich trzech słowach wam odpowiem i będzie. A okazało się, że jest to dla mnie zagwozdka. To jest moja wada. Jestem, a szczególnie jakoś tak w ostatnim czasie mam wrażenie, że jestem jakaś taka roztrzepana, że w ogóle zapominam, że wszystko, ale to może... To nie jest może moja wada, może to wynika z tego, że tak dużo i szybko się w moim życiu dzieje, że już ja po prostu nad tym nie panuję. Ale może gdybym była bardziej poukładana, a nie byłabym takim człowiekiem chaosem, chociaż ten chaos
los na przykład jest w moim życiu, a w pracy, na przykład jak organizuję wesele, to jest wszystko zrobione idealnie od A do Z, więc nie mam wad. Okazało się po długiej dedukcji, że jestem super i właśnie takiej wiary w siebie życzę też Wam każdego dnia. No dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałam na sporo tych pytań, że trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość. Za jakiś czas pewnie znowu Wam poodpowiadam, bo tych pytań jest co niemiara, a z czasem pojawiają się coraz to nowsze i nowsze, coraz bardziej też często aktualne, więc... No więc co? Więc do zobaczenia w quizie za jakiś czas. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha! I nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!